ścieki. Chyba każdy z nas wie, jak powstają te płynne lub półpłynne odpady. Każdego dnia bowiem wszyscy przyczyniamy się do ich powstawania. Na przykład zmywając naczynia, biorąc kąpiel czy myjąc ręce. Zwłaszcza teraz, gdy w związku z pandemią robimy to często. A także piorąc czy sprzątając podłogi na mokro. Co więcej, do powstawania ścieków przyczyniają się także opady. Woda deszczowa, która spływając z ulic do kratek ściekowych, niesie ze sobą przeróżne zanieczyszczenia, oleje, kurz, pył, śmieci, przez to także staje się ściekiem. Nie można zapomnieć, że przemysł także generuje znaczne ilości ścieków. Jednakże ze względu na różnorodność tak produkcji w zakładach, jak i produkowanych przez nie odpadów ciekłych, często trudnych do oczyszczenia, tematyka ścieków przemysłowych wymaga osobnego zaprezentowania i omówienia. Według danych statystycznych dotyczących ścieków w 2019 roku, ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku 2018 i wynosiła 2,2 km3. Natomiast ilość ścieków nieoczyszczanych 0,1 km3. Ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów osiągnęła wartość 1,17 km3, co stanowi 56,4% ścieków oczyszczanych. Natomiast ilość ścieków oczyszczanych mechanicznie wynosiła 0,46 km3, czyli 22,3% ścieków poddanych procesom oczyszczania. Część ścieków wymagających oczyszczania, 4,9%, nie została poddana procesom oczyszczania. Ilość ścieków odprowadzanych bez oczyszczenia w 2019 roku wynosiła 0,106 km3. Skupmy się na bliższych nam ściekach komunalnych, w tym bytowych. Ale czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, co dzieje się dalej, gdy brudna woda wraz z różnymi resztkami wpłynie już do odpływu znajdującego się poniżej syfonu, a wreszcie do kanalizacji? Czy ścieki są jedynie odpadem o nieprzyjemnym zapachu, o którym, gdybyśmy mogli, niechętnie zapomnielibyśmy, wciskając przycisk spustu wody w toalecie? Czy wszystkie te odpadki mogą mieć jakieś zastosowanie? Czy mogą być interesujące dla naukowców? Zacznijmy od początku. Wygenerowane przez nas nieczystości płynne, które trafiają do rur kanalizacyjnych, z założenia kierowane są do lokalnych przepompowni lub w przypadku mniejszych gospodarstw czy w miejscach oddalonych od sieci kanalizacyjnej do przydomowych szamp. Ze zbiorników tych ścieki przepompowywane są lub przewożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. W oczyszczalni ścieki oczyszczane są kilkuetapowo. Na początku ścieki oczyszczane są mechanicznie z wykorzystaniem krat, na których oddzielane są większe zanieczyszczenia. Proces sedymentacji ścieków można także zbadać w laboratorium, określając ich opadalność. Po zakończeniu mechanicznej obróbki w kolejnym etapie ścieki poddawane są oczyszczaniu biologicznemu z wykorzystaniem metody tzw. osadu czynnego. Ścieki są intensywnie napowietrzane odpowiednimi dmuchawami, a w przypadku większych oczyszczalni dodatkowo mieszane mechanicznie. Dzięki temu tworzy się zawiesina tzw. kłaczków, stanowiących środowisko życia mikroorganizmów bezpośrednio biorących udział w rozkładzie materii organicznej. Osad czynny.
Organizmy zaliczane do zwierząt, w tym pierwotniaki, żywią się mikroorganizmami, bakteriami, zmniejszając ich populację, a tym samym wpływając na kondycję osadu czynnego. Strukturę osadu czynnego możemy obserwować w powiększeniu pod mikroskopem. Przygotowujemy preparat na szkiełku podstawowym. Po odpowiedniej regulacji ostrości przy 400-krotnym powiększeniu uzyskujemy taki oto obraz. Widoczne są liczne, drobne, ruchliwe punkciki. To są właśnie, między innymi, bakterie. Te większe to orzęski. Liczebność mikroorganizmów w ściekach możemy określić metodą posiewu na podłoża stałe. Posiewy wykonujemy przy zapalonym palniku, którego płomień pomaga zapewnić jałowość posiewu. Wzrost bakterii zajmuje zwykle kilka dni. Aktywność niektórych grup mikroorganizmów, np. zdolnych do wzrostu w warunkach beztlenowych, możemy określić także poprzez zaszczepienie odpowiedniego podłoża płynnego. Przykładowo, bakterie redukujące siarczany potrafią nasilić proces bioprecypitacji, a więc wytrącania niektórych związków chemicznych z podłoża. Tworzący się osad może być później oddzielony od oczyszczanych ścieków. Warto zwrócić uwagę na przesuwający się tłoczek strzykawki. Zbyt duża gęstość kłaczków osadu czynnego niekorzystnie odbiłaby się na efektywności oczyszczania ścieków. Dlatego część powstających kłaczków osadu czynnego jest recyrkulowana, a pozostała część odbierana jako osad nadmierny, który po zagęszczeniu musi być odpowiednio utylizowany. Chociaż zagęszczony osad nadmierny sam w sobie jest odpadem i to potencjalnie niebezpiecznym, po odwodnieniu staje się cennym surowcem energetycznym i może zostać wykorzystany m.in. do produkcji biogazu zawierającego metan. Proces metanogenezy zachodzi w tzw. komorach fermentacyjnych. Jest to proces kilkuetapowy, zachodzący w warunkach beztlenowych. W kolejnych etapach złożone związki chemiczne, takie jak białka czy węglowodany, rozkładane są do prostszych podjednostek, takich jak aminokwasy czy cukry proste. Te proste związki mogą być metabolizowane przez mikroorganizmy z wytworzeniem wodoru, dwutlenku węgla, ale także pochodnych kwasu octowego octanów. Cząsteczki te mogą być wykorzystane przez mikroorganizmy zaliczane do archeonów do produkcji metanu. Symulację procesu metanogenezy można przeprowadzić w laboratorium. W tym celu przygotowujemy ciecz fermentacyjną, w której występują m.in. wspomniane wcześniej bakterie heterotroficzne i archeony metanogenne oraz osad wstępny stanowiący dla tych mikroorganizmów substrat, czyli źródło pożywienia. Jako reaktor posłuży nam butelka jednolitrowa z odpowiednią płuczką, która umożliwia pobór próbek oraz odbiór do woreczka powstającego gazu.
Mieszadło magnetyczne umożliwia odpowiednią dystrybucję składników odżywczych w reaktorze w trakcie hodowli. W wyniku zachodzących procesów, po kilkudziesięciu dniach prowadzenia hodowli w temperaturze około 37 stopni Celsjusza, można zaobserwować, że woreczek wypełnia się. Skład mieszaniny gazu możemy oznaczyć z wykorzystaniem metody chromatografii gazowej. Metan jest gazem palnym. Powstający w oczyszczalniach ścieków biogaz wymaga odsiarczenia, czyli usunięcia siarki, po czym może być spalany w celu produkcji energii. Pozostałości osadu z komory fermentacyjnej także mogą być przekazane do spalenia i odzysku ciepła. Ścieki po oczyszczeniu w oczyszczalni mogą być bezpiecznie odprowadzane do odbiornika, np. rzeki. Ścieki są zatem bardzo ciekawe. Mogą być źródłem pożytecznych mikroorganizmów, których aktywność przy rozkładzie związków organicznych czy zdolność do wytrącania związków nieorganicznych można wykorzystać nie tylko do oczyszczania ścieków komunalnych. Po odpowiedniej obróbce proces oczyszczenia prowadzi do wytworzenia osadów, które mogą być utylizowane i wykorzystane do produkcji energii, produkcja biogazu czy spalanie. Oczyszczona woda przy poprawnym działaniu oczyszczalni nadaje się do bezpiecznego zrzutu do środowiska.